leśnice. Tu mieszka farmer Gipley. Pewnego dnia odkrywa, że jego studnia wyschła i nie ma skąd wziąć wody dla swoich zwierząt. Postanawia udać się do miasta, aby zakupić wodę. W mieście są 4 studnie: Nuba, Pro, Hakera oraz Boga. Którą wybierze Gipley? Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 9000 kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Gipley i słuchajcie, jakiś czas temu przyjechaliśmy na nasze gospodarstwo rolne, dokładnie tak, i postanowiliśmy się wziąć trochę za to, ponieważ mamy tutaj właśnie dużo pola do ogarnięcia, mamy fajny domek, zobaczcie, mega się tutaj dzisiaj wyspałem, tutaj mieszkają dzieci, zobaczymy w ogóle, czy rodzinka już się obudziła. Siemanko rodzinka, jest tu ktoś? Ej, w ogóle nikogo nie ma, dobra, w takim razie słuchajcie, jeśli jeszcze tego nie robicie i wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie już teraz zamieńcie go na szary z dzwoneczkiem, dziękuję bardzo, że dobiliście 1 700 000 subików. Teraz lecimy po 1 800 000, także zostawcie subika. Wpadajcie do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy, gadżety, są nowe rzeczy, także wpadajcie sprawdzić i zostawcie kciuka w górę. A patrzcie, tam już jest Gplayka. Gplayka, co tam na śniadanko? Co tam w ogóle słychać? Wszystko w porządku? Gplay, właśnie nic nie jest w porządku. Słuchaj, woda. Woda bardzo jest śmierć tutaj, ta woda. Nie da się jej pić w ogóle. Ledwo co leci i no niedobrze mi trochę po niej. Wiesz co, nie dobra. Co zrobimy, bo no. Spokojnie, słuchaj, bo ja i tak muszę iść po wodę. Właśnie nakarmić nasze zwierzątka i przyniosę też tobie wody ze studni. Dzień doberek, dobrze. Dzieci! Dzień doberek, witajcie wszyscy! Wezmę tutaj, słuchaj, wiaderka normalnie i pójdę po prostu. Mamy tutaj w ogóle taką przydomową studnię, słuchajcie. Wezmę też sobie może pieniążki, może pójdziemy później na jakieś zakupy. Myślę, że tyle nam starczy. I za momencik ci Gplayka przywiozę ogólnie wody, także nie masz co się martwić. Baj tutaj o pole, zobaczcie, to są wszystko nasze pola. A teraz pokażę wam coś najlepszego, ponieważ niedawno kupiłem mega traktor i właśnie zamierzam go wam pokazać. Dum, 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 tak to wygląda, patrzcie, normalnie wsiadamy sobie i jedziemy do naszej studni, bek. Zobaczcie, mam tutaj też taką fajną przyczepkę i owieczka za mną moja jedzie. I widzicie, mamy tutaj też takiego pana pomocnika. Możemy, słuchajcie, normalnie tutaj orać pole, robić wszystko. I ogólnie w sumie od razu mi się przypomina moja brzydka szesnastka właśnie, gdzie śpiewałem, że sobie jadę po prostu, jestem rolnikiem. Dobra, także schodzimy, słuchajcie, i zobaczymy, ej, w ogóle... Czemu ta woda jest taka zielona w mojej studni? O nie, wpadłem tutaj. Ej, w ogóle coś jest nie tak z tą wodą. Patrzcie, ona jest w ogóle zielona. Ej, co jest grane? W ogóle kręci mi się w głowie. Ona jest zatruta. Ej, to już wiem, dlaczego Gplayka się tak źle czuła. O nie, patrzcie, co się dzieje w ogóle. O nie, w ogóle... Co się stało? Słuchaj, halo? Chyba woda w studni jest zatruta. Źle się czuje Gplayka. Co? Co mam robić? O nie! Pomóż ja mi. Ja cię, Gplay, czekaj, czekaj. Może jakoś... masz tutaj trochę pszenicy. Masz, proszę, może... O, dobra, pszenica, ja pszenica. Dobra, już tutaj szybko spróbuję ją się natrę, natrę się nią, nacieram się, dawaj, pszenica, pszenica, działaj, o nie, zadziałało, pszenica nasza po prostu ratuje i pomaga, naprawdę, tak. Dobre, zobacz, Gplayka, w ogóle jaka zielona woda. Co w studni, jest? Udało mi się zdobyć wiaderko, ona jest zatruta, musimy coś wymyślić, lepiej tutaj się nie zbliżać, wiesz co, Gplayka, może ogroć to tutaj, żeby nikt się tutaj nie zbliżał, dobra. A ja pojadę po prostu do miasta i tam pójdę do jakiejś po prostu innej studni, kupię od kogoś bilet, może do studni, po prostu... Wezmę, kupię jakąś normalną wodę, także do zobaczonka, pa! Pa! Dobra, słuchajcie, także widzieliście, co się stało? Coś się dzieje tutaj z wodą podziemną. Nie wiem za bardzo, o co chodzi, ale będziemy musieli teraz, słuchajcie, wziąć skuterek, a wy, chłopaczki, wiecie co, może uporządkujcie tutaj dom, skoście trawę, Gplayek, bierz kosiarkę, kosić trawę, a Janek i Gplayeczka, proszę tutaj posprzątać w domu. Jakiegoś mamy tutaj gościa, dobra, to jest chyba pan elektryk, który tu naprawia nam po prostu gniazdka. Dobra, jedziemy do miasta, słuchajcie. Akurat tutaj jest takie fajne miasteczko małe, zobaczcie, jak w ogóle zasuwa na tym skuterku, on jest mega, mega szybki. Musimy załatwić właśnie jakąś wodę. Mam tutaj wiaderka, także... O, czekajcie, studnia Nub? Patrzcie, jakaś studnia Nubka. Ej, tam jest akurat pan jakiś. Dzień dobry, witam. Witam. Przepraszam, czy to jest pana studnia? Tak. A co tutaj jest taka kolejka? A, tam, to tam gdzieś nie, ona nie, prowadzi? Tam niech pan nie idzie, tam nie, tam nie jest to dobry sposób, bo tam też jest studnia, ale tam nie, ja panu mówię, tam ludzie, tutaj u mnie jest lepiej, najlepsza studnia w mieście, bardzo tania, jeden po prostu pan płaci, tam złoty. Jeden złota? Tak, jeden złota, no, i pan to nie kupuje bilecik. Nawet dam dwa,
tutaj. A, bilet o. dostaję i mogę tam wejść i zebrać sobie wodę, tak? Tak, dokładnie, dokładnie. Bardzo tam jesteś ciekawie, bo tam są różne rzeczy, bardzo duże, dużo skarbów jest, proszę pana. O, to świetnie, świetnie się składa. To ja tam widzę jakieś zombie, chyba tam w ogóle panu, to pan zombie? Sprzedał zombiakom normalnie bilety? Nie, absolutnie. Może pan tutaj ma taki mieczyk o żelazny, to pan sobie może poradzi lepiej. O. No dobra, dobra, mam Pratisz nadzieję, że oni mi tutaj nie będą zagrażać. Dzień dobry, witam, ja tutaj po wodę tylko przyszedłem. Ej, zostawcie mnie, chłopaki. W ogóle co ten nobek, komu on sprzedaje bilety? Co on w ogóle? Ja cię kręcę, patrzcie, w ogóle jakim zombiakom sprzedał bilety i w ogóle czego oni ode mnie chcą? Co to jest w ogóle za woda, słuchajcie, jakaś żółta? Ej, czekajcie, rzeczywiście tu są jakieś skarby, patrzcie, okulary w ogóle, co robią w studni nuba okulary? Ej, dziwna sprawa, jest zegarek, ale jeśli nub powiedział, że tu też są skarby, to chyba mogę je sobie wziąć. Także słuchajcie, będziemy mieli okularki, mamy też zegarek, to krzesło jest jakieś brzydkie, nubskie, tutaj jest trochę zboża, ale my potrzebujemy głównie wodę, także ty, co to jest takie żółte, słuchajcie? Dziwne, jakaś żółta substancja, ja nie wiem w ogóle, czy ta woda jest zdatna do picia, ale Gplayka się na tym zna, także myślę, że ona mi pomoże. Pójdziemy sprawdzić, zdobyliśmy parę rzeczy, no w sumie jak na jedną sztabkę złota, tylko słuchajcie, ja mam nadzieję, że to nie jest jakaś woda z kanalizacji taka żółta. O, patrzcie w ogóle, ty, ale oni rzeczywiście stoją tak jakby do jakiejś kolejki, może w całym mieście nie ma wody. Gplayka, słuchaj... Gplay. No co jest? Na naszej owcy chce się pić, no. Mi dobra, się poczekaj, chce pić. Ja już ją tutaj napoję. Pij, owieczko, pij. Co to jest? Ej, słuchaj, no nie wiem, byłem, słuchaj, tutaj w studni nuba i zobacz, taką wodę zdobyłem. To jest taka trochę żółta woda, ale chyba się nadaje do picia, co? Co myślisz? Śmierdzi to, co ty w ogóle śmierdzi? Tutaj, nie. Ja nie, nie mogę, czujesz? To ja cię przepraszam, Gplayka. Dobra, tego się pić nie da. Czyli co, mam załatwić w innej studni wodę, tak? Tak, załatw innej i wysadź tamtą studnię, masz tutaj TNT normalnie. Kto ci sprzedał... A nie ma zapalniczki, słuchaj, masz nie odpalę tutaj. Tego. Ja no dobra, kto czyli co mam... sprzedał w ogóle taką wodę, no? No nubek, u nubka kupiłem. Ja, dobra, Gplayka, to ja coś znajdę. No dobra, znajdę inną wodę, dlaczego? Ja nie mogę. W sumie widzicie, Gplayka się zna na wodach i chyba wychodzi na to, że nubek mnie wyrolował. Także wiecie co, wysadzimy mu tutaj tą studnię, także musimy jakoś tam mądrze spuścić, chociaż nie wiem, wiecie co, czy to TNT się nie zatrzyma tam, bo dotyka wody. Chyba nie wybuchnie. Jednak wybuchło. No i dobrze, rozbudowałem mu trochę studnię. Może jeszcze tutaj podpalę. I tak naprawdę zwiwamy. Zobaczymy w ogóle, co tutaj prowadzi, bo on powiedział, że tutaj też jest jakaś studnia, może konkurencyjna. Ej, tutaj kościół jest, okej. Okay. Także zobaczymy. Przepraszam, przepraszam, proszę mnie przepuścić. Ja tutaj spokojnie, tylko chcę przejść. Ludzie, o. dla wszystkich starczy biletów. O, przepraszam, dzień dobry, przepraszam, zapłacę tak? więcej. Można bokiem więcej? Przejść tutaj, wpuści mnie pan. No dobra, dwa razy pan, tyle płacę. Pan, dwa, o dobra, to zapraszam, zapraszam. Chwila. Dzień dobry. Studnia Pro, czyli to jest pana studnia, tak? Tak, to jest moja studnia, proszę pana. Wejście kosztuje normalnie 10 zł, ale jak podwójnie to 20 dla pana, bo A. pan tutaj chciał bez no kolejki. No dobra, dobra. Wie pan, no to nie ma tak. sprawy. Mam nadzieję tylko, że pana woda nie jest zanieczyszczona. Mam tutaj proszę 20 pana. Sztabeczek złota i w ogóle to jest... prestiżowo to wygląda, muszę tak, przyznać. To jest najczystsza woda w mieście. Bardzo zdrowa, pachnie pięknie, źródlana, zatem na pan jest zadowolony. Co za tak. piękny zapach, zgadza piękny, się. Piękny, tak. Zapraszam do środka dobra. W takim razie. Także ja tutaj wskakuję, mam dobrze. Bilecik. Jesteśmy, słuchajcie, jaka w ogóle, to jest czyściutka, przezroczysta woda, wszystko tu widać. Ej, co to robi szkielet? Ja nie mogę, czemu te wszystkie studnie, słuchajcie, są zamieszkałe przez jakieś dziwne potworki? Idź sobie, szkielecie, ja tutaj wykupiłem bilet, nie wiem, czy on też tu wykupił bilet, ale w ogóle, patrzcie, tutaj jest w ogóle gitara, jakiś deser nawet, a trochę zgłodniałem, także miom, 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 miom sobie tutaj podjem. Ty, fajna, ciekawe, czy to w ogóle jest wszystko dla mnie? Co to jest za mieczyk? Słuchajcie, kurczę, fajne rzeczy. Normalnie wezmę jeszcze dla rodzinki tutaj mieczyki. Mam pełno fantów i to mi się akurat podoba. W ogóle wszystko jest tutaj wykładane właśnie złotem. Czekajcie, a wodę muszę tutaj zebrać. Dobra, mam tutaj już 3 wiaderka. Myślę, że na razie tyle mi w sumie starczy. I pozwiedzamy. Patrzcie, diaksy. Jacie, ile diamentów. Stak diaksów normalnie tutaj mam. I zbrojka jakaś kolorowa. Nie, no po prostu świetny wybór. Słuchajcie, za 20 sztabek złota to się w ogóle mega opłaca. Opłaca się tutaj po prostu przychodzić. Tu może dla Gplayki jeszcze wezmę taką zbrojkę. Fajnie w ogóle wygląda. Także pyk i weźmiemy jeszcze hełmik. Ja cię kręcę. A to? Ja słuchajcie, tego nawet nie dam rady wydobyć, bo nie mam niestety kilofu. A nie chce mi się teraz właśnie to robić. To jest pewnie jakiś obraz Picassa. Okej, okay, tu jeszcze kwiatki dla Gplayki. Ja będę mega zadowolona, jak się dowie teraz, co mam. Mam tutaj wody do picia, mam wody dla zwierząt, mam wody dla Gplayki. I możemy, słuchajcie, wychodzić. Ta studnia to był naprawdę strzał w dziesiątkę.
dziesiątkę i nie dziwię się, że tutaj taka kolejka duża jest. Tylko jak ja się stąd wydostanę? Słuchajcie, potrzebuję się jakoś podsadzić. To może tym nubskim zegarkiem tutaj? Cyk, pokażę wam, jak to się robi. A, i tutaj nie postawię, a tak? Jakbym tutaj wskoczył na to, wyskoczył. Ty no, czekajcie, muszę się... Pomocy, pomocy! Wypuśćcie mnie! Gplayka, nie mogę wyjść, tutaj mnie uwięzili w ogóle, mam dla ciebie prezent, pomóż mi, weź mi jakiś blok. O, dobra, dzięki, dzięki. Wiesz co, mam wodę i słuchaj, mam dla ciebie nawet prezent. Proszę, kwiatki dla ciebie i dodatkowo gratis zbrojka, proszę. Ja, ale akcja, skąd ty moje takie rzeczy masz? Ja cię kozacko, znalazłem tutaj w tej studni. Wiesz co, kupiłem tak naprawdę bilecik za jedyne 20 sztabek i zdobyłem tyle rzeczy. A co najlepsze, mam jeszcze dla ciebie diamenty. Zobacz. Ja, ale też diaksy, no nieźle. Słuchaj, bo właśnie, ale czy najważniejszą rzecz masz? Czy masz wodę? Bo patrz, tak, teraz dwie nasze że mam. Owieczki są. Proszę, proszę owieczki. Gplayka, ty też się napij, bo pewnie ci się chce pić. Czekaj, trzymaj, ja ci tutaj dam całe wiaderko z wodą. Ale dobra woda, ale dobra woda, ale... To jest źródlana, prosto ze źródełka, Gplayka. Ja nie mogę. I co w ogóle myślisz o tym? Opłacało się, nie? Opłacało tak, się w ogóle tutaj iść do tej studni. Słuchaj, ale mam jeszcze tyle diaksów, to nie koniec, zdobyłem tyle fantów. Wiesz, mam tutaj dla rodzinki jeszcze mieczyki, to przekażesz tam rodzince. Jasne. Mam nawet jedzenie. Słuchaj. A tutaj nawet, no co jest, mów. Usłyszałam bardzo dziwne rzeczy, takie różne pogłoski, ale okulary? No, ale dla ciebie. Super. I nawet mam obraz Picassa zdobyłem. Co? Obraz Picassa, Gplay? To się mega opłaca, bo właśnie słyszałam, że ogólnie w całym mieście jest brudna woda. We wszystkich studniach, oprócz właśnie studni Nuba Pro Hackera. Rozumiesz, jeszcze jest jakaś studnia hackera. Może jak tak się opłacało teraz iść do tej studni Pro, to może iść do studni hackera. Może tam będą jeszcze lepsze skarby. No tak, słuchaj, świetny pomysł, to ja pójdę. No. I może tam, słuchaj, zdobędę jeszcze lepsze itemki jeszcze lepsze, i kupę pieniędzy. Jeszcze się dorobimy na tych studniach. Super. Także ja idę poszukam w ogóle, gdzie to jest, a ty weź te wszystkie fanty i uciekaj do domku. Ludzie, słuchajcie, to jest w sumie fajna studnia, no nie będę was tutaj zniechęcał, ale stójcie sobie, ja idę poszukać teraz studni hakera. Chciałem w sumie, słuchajcie, ich zniechęcić, żeby tam nie szli, ale tam i tak wszystko zebrałem co najlepsze i wszystko było dla mnie. Okej, czekajcie, musimy się teraz rozejrzeć w mieście. Tutaj w ogóle są jakieś market. Ej! To jest chyba studnia hakera, zobaczcie, Bedrock, w ogóle jak oni to wykopali, to na bank musiał zdobyć jakiś haker. I patrzcie, tam też można zejść, ciekawe co tam jest, musimy tylko znaleźć właściciela. Ej, tutaj w ogóle jest jakaś kanalizacja. Ej, przepraszam, przepraszam, widział pan hakera? O, panie hakerze, to pana studnia? Tak, to jest moja studnia, najlepsza studnia w mieście. I niech pan się nie zwiedzie tym, że wygląda tak niepozornie, w środku są najlepsze skarby, jakie widział świat. Tak, a ile to kosztuje? Czy to jest drogie? Wejście kosztuje 100, proszę pana, 100 złota? Tak, 100 złota. Proszę pana, a czemu do pana w ogóle nie ma kolejki, a tam do pro się multum ludzi ustawia, co? Bo nikogo tutaj nie stać na to. Kto by za normalną wodę zapłacił 100? Przecież jakiś głupek. No racja. Ja panu mówię, tam dobra, jest tam to tak, jest daję woda. Tutaj panu stark. Tak. I tutaj ogólnie jeszcze, no panu trochę rzucę. Tyle panu starczy? Dogadaliśmy się? Proszę pana, no dogadaliśmy się. Proszę pana, bo tam jest woda, dzięki której pan szybciej rosną rośliny, pan rozumie to? Tak? Tak, dokładnie. I lepiej... Bo ja mam jeszcze tutaj w sumie 3 wiaderka, to my chyba mi starczy. Dobra, także szybciej rosną rośliny, ja jestem rolnikiem, tu w sumie ale, mi się przydało. Proszę pana, tak? Za jedno wiaderko, za jedno wiaderko tylko może pan wziąć, nie więcej, pan rozumie? Dobrze, czasem dobrze, kamery, dobrze, dobrze. To ja tu wskakuję już. Gul, 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 gul. Ej, ta woda też jest jakaś w ogóle fajna, źródlana. Co? Kolorowe itemki? Kolorowe rzeczy i mieczyki w ogóle jakieś kozackie. Ej, coś mnie tutaj uderzyło. Co to było w ogóle? Ej, nie wiem, może... To jest przecież ten miecz. On strzela piorunami, widzicie to? Będziemy musieli go wykorzystać w ogóle na górze, bo tutaj nawet nie widać tych piorunów. Ale kozak! Patrzcie, nawet bedrockowa zbrójka. Bierzemy normalnie do kolekcji. Ile ja tutaj kozackich itemków zbiorę. Normalnie po prostu te studnie, słuchajcie, to jest coś wspaniałego. To się tak opłaca kupować. Tutaj jest tyle skarbów, dlatego ja wam polecam. Jest nawet komputer jakiś. Widać, że to jest hakerska studnia. Pewnie to wszystko było zhakowane. I tutaj jest jakaś magiczna woda. Okej, także teraz wezmę sobie tą zbrojkę. Też mi się może przyda, kolorowa. I słuchajcie, weźmiemy tą magiczną wodę. Jak to w ogóle wygląda? To jest, patrzcie, tak
taka jakaś dziwny kolor ma, jakby niebieski ta woda, dziwna sytuacja, ale podobno dzięki niej można... O, jeszcze telewizor normalnie weźmiemy do naszego domku, lampa też się przyda i kompa też bierzemy. W końcu zapłaciliśmy za tą studnię, to wszystko nam się należy, mam nadzieję. Idziemy wypróbować teraz tą wodę, mam nadzieję, że ona ma, słuchajcie, jakieś super właściwości, które za momencik sprawdzimy, pójdziemy na pole i zobaczymy, czy haker nas okłamał, czy nie. Może rzeczywiście on zhakował tą wodę i ona jest jakaś magiczna i ma jakieś super właściwości, dlatego idziemy teraz tutaj i za momencik się dowiemy. Zrobię sobie tylko tutaj miejsce, okej? I zobaczymy. Tutaj jest pełno pól różnych rolników, nawet może po prostu komuś zaoramy tu pole przy okazji już, także idziemy tu, weźmiemy tutaj zboże, szybko zdobędziemy. Myślę, że tyle starczy i teraz wystarczy, że słuchajcie, zasiejemy to i zobaczymy w ogóle, czy zadziała, bo to normalnie dosyć wolno rośnie. Wow, widzicie? Ej, czekajcie, patrzcie, wylewam tutaj tą wodę. Oj nie, wszystko mi się popsuło, słuchajcie. Wszystko mi się popsuło. Muszę to wszystko, patrzcie w ogóle, jak szybko. Ja nie mogę, nawet nie zdążę tutaj zaorać pola. Już widzicie wszystko ten. To jest naprawdę jakaś dziwne właściwości ma. Ej, co się dzieje? Nawet nie mogę, słuchajcie, zdążyć tego zrobić. Dobra, szybko, musimy tutaj, patrzcie, zaorać. Spokojnie i za momencik znowu to wylejemy. Tylko muszę, ja nie mogę, widzicie, co tu, co to jest? Co tu się dzieje? Ja cię kręcę, po prostu nie ogarniam tej sytuacji. To jest coś dziwnego. Teraz musimy pierw zaorać i za momencik wylejemy dopiero tą wodę i zobaczymy, czy ona ma rzeczywiście jakieś super właściwości. Także tu zrobimy teraz takie źródełko i zobaczymy, jak to wyleje, czy coś się stanie. Uwaga, 3, 2, 1, bang. I co? Ty, widzicie to? Patrzcie, na moich oczach to wszystko rośnie. Przecież to jest jakaś magia. Patrzcie, co się dzieje. Ej, i co, już można zbierać te sadzonki? Normalnie one by rosły przecież tutaj z 3 miesiące, a one już są gotowe. Ej, dobra, i co, można znowu je zebrać? Ja cię kręcę. Niesamowite. To jest po prostu odkrycie, odkrycie roku. Jak ja przecież taką wodę bym mógł sprzedawać i zarobić na niej miliony. Dobra, bierzemy ją, słuchajcie. To jest coś niesamowitego. Mega odkrycie. Idziemy w ogóle pogadać z hakerem. Może się z nim jakoś dogadam. I po prostu zrobimy tutaj razem biznes. I będziemy tą wodę po prostu tutaj sprzedawali. Haker, jesteś tutaj gdzieś? Ej, patrzcie, tu jest haker. I co on jest z pro i tym? Słuchajcie, dobra, teraz jak już wypompowaliśmy całą dobrą wodę z naszego miasta, to tutaj te toksyny i zalewamy, gotowi? Tutaj, o, co? Zalewamy od góry i leci to, o, świetnie, to oni sposób, zanieczyścili, tak. Słuchajcie, to oni musieli zanieczyścić całą wodę w mieście i teraz sprzedają wodę ze swoich studni i zarabiają pieniądze. Ej wy, niech was piorun trzaśnie, bęc, co? Widzicie? Jestem teraz władcą piorunów. Zaraz, słuchajcie, jesteś na was ty? Piorun rzucę. Na a macie, macie cwaniaki jedne. To wasza sprawka, tak? To wasza jest robota, że tak naprawdę... O nie, o nie, o nie, o nie. Pół serduszka, pół serduszka. Ja cię kręcę. Co ja? Co tu się dzieje? Ej, ja latam? Ej, to jest moje ciało? Ej, słuchajcie, o co tutaj chodzi? Ja chyba zostałem... Ja zostałem duchem? I patrzcie w ogóle... Halo? Ej, ludzie, dobra, słyszycie mnie? Słyszycie musimy mnie? Się pozbyć jakoś ciała. Czekajcie, zakopiemy co? Może. Zakopmy, kopiemy, kopiemy, żeby nikt się ej, nie dowiedział, że... Zostaw mnie, cwaniaku jeden. Jak go piorunem zaraz trzasnę, to tak, zobaczy. Tak. Ej, o. Ja nie mogę, co za cwaniaki, słuchajcie, patrzcie, w ogóle kopiemy. Ja potrafię latać, widzicie? Normalnie czegoś takiego nigdy wcześniej nie widziałem, tak jakbym, słuchajcie, był teraz duchem i widzicie, co ten haker w ogóle mnie zakopał, co za cwaniak z niego. Muszę teraz coś w ogóle wymyślić i mogę teraz w sumie, wiecie co, nawet trollować tutaj ich i po prostu strzelić piorunem was. Ha, macie, strzeliłem w nich piorunem, na. Zobaczymy, czy w ogóle, słuchajcie, dalej tutaj jest kolejka do tej studni pro, no dalej, słuchajcie, się tutaj ustawiają ludzie. Ludzie. I w ogóle patrzcie, możemy teraz z lotu ptaka obserwować, tam jest nasza osada, widać nawet mój, słuchajcie, ten. Ej, halo? Dzień dobry, witam, pan też dzień umie dobry. Latać? No ja jestem Bogiem, więc dzień a ty dobry, mnie widzisz, tak, Boże? Tak, tak, bo ty umarłeś, więc zapraszam za mną. Wow. G-Play, wiem, że umarłeś właśnie z rąk hakera, Nuba oraz Pro. I trochę niesłusznie to wyszło wszystko, ponieważ wiem, że oni byli dla ciebie bardzo źli i ogólnie oszukali całe miasto. Witaj, tutaj tak. Jest moja studnia, proszę o, bardzo. A co to za studnia? Ja nie mogę, ale fajnie wygląda w ogóle tutaj w niebie. Jaki jest widok, wszystko widać, to pewnie Bóg wiedział, co oni kombinują. Oni zanieczyścili tak. Całą wodę i w całym mieście robią sobie biznes. Dokładnie. Co z tym zrobimy?
No musimy coś z tym zrobić, właśnie chodzi o to, że to są bardzo źli ludzie. I słuchaj, ja mam dla ciebie taką umowę, bo tutaj jest moja studnia, to jest ogólnie studnia życia. Tak? Jeżeli komuś pozwolę tam do tej studni wejść, to ta osoba ożyje. Ty jeszcze nie jesteś, to nie jest w sumie niebo, niebo jest jeszcze wyżej, tutaj jest tylko taka moja prywatna, nikt o tym nawet nie wie, studnia. I słuchaj, dam ci jeszcze jedną szansę, powrócisz do życia, jeżeli zrobisz jedną sprawę. Co mam zrobić? Musisz tutaj wziąć te wszystkie rzeczy i strollować tych, normalnie tego nuba pro oraz hakera, bo oni no nie ma sprawy. Bardzo źle się zachowali. Ja jestem w tym bardzo dobry akurat w trollowaniu, trollowanie to moja specjalność, mógłbym nawet rzec, także ogólnie z chęcią tutaj wezmę te rzeczy, tutaj mamy jakieś miny, dobra, będę się musiał tylko pozbyć paru niepotrzebnych rzeczy, cyk. I już myślę właśnie, jakie by tutaj trolle można zrobić, bo naprawdę jest potencjał. Także tak. W sumie dziękuję za taką możliwość. Ja już lecę po prostu tam na dół do miasta i coś wymyślę. Okej, słuchajcie, także lecimy teraz. Zrobimy jakiegoś mega, mega trollka. Gdzie oni są, ten noob i haker, gdzieś tu oni stali, słuchajcie. Strzeliłem ich piorunem. Okej, możemy teraz, słuchajcie, tutaj normalnie wziąć, wykopać mega dziurę. Na dole ustawimy może jakieś tutaj pułapki. O, to jest najgorsze, słuchajcie, jak oni w to wpadną, to już będzie masakra. Ogólnie mam tutaj też taką, słuchajcie, fake lawę i ogólnie teraz możemy, wiecie co zrobić? Patrzcie, idzie ten haker. Dobra, strolujemy może ich na początku. Będą myśleli, że to wszystko prawdziwa lawa. Patrzcie. Wow, co jest lawę? Szybko, o nie, szybko zakrywamy. Wow. Ta, to nie jest prawdziwa lawa. Tak, co się naprawdę dzieje? Ona nie, ale dziwna ten sprawa. Dobra, to dziwna, patrzcie, sprawa, ale kolce. O, co się stało? Jejku, co tutaj się dzieje? Jakieś duchy w ogóle, nie wiem czy... A patrzcie, teraz zwijemy ich. Włączam tutaj szybko, tak, ten wiatrak. O nie, co wam się dzieje? Patrzcie, jak wieje. Moi drodzy koledzy, i teraz ja tutaj normalnie kolce ustawię. Stop! Pyk, ha. I dobra, no i teraz będą, patrzcie, zwiewani na kolce prosto, pięknie. I teraz jeszcze, słuchajcie, tutaj ogrodzimy, żeby nie mogli stąd się wydostać. I mamy to. Pierwszy trolek, słuchajcie, perfekto. Tutaj akurat patrzcie, jak wieje. Jak ktoś tu staje, to wieje i idzie normalnie na kolce. Ha, teraz słuchajcie, jeszcze tego cwaniaka. Dobra, nuba już pokonałem, słuchajcie. Teraz muszę hakera. Ha, jaki ten pro jest nubem. Słuchajcie, a temu wyleje prawdziwą lawę, a masz ty, cwaniaku jeden. Pro, co się dzieje? Z hakerem nie będzie pewnie tak łatwo, dlatego muszę na niego coś wykombinować, słuchajcie, grubszego. Jak on będzie szedł tutaj do tej kanalizacji, to go zwieje po prostu tutaj. Okej, także ustawiamy tutaj wiatraki, pyk. I teraz musimy to może jeszcze, słuchajcie, jakoś ukryć, chociaż myślę, że jakoś to wykminimy, słuchajcie. Musimy go po prostu tam wepluć, przecież możemy go pyrgać. Co jest? Ej! I pyk. Co jest? O nie! Hakerze jeden! I co teraz, słuchaj? Ty, słuchajcie, to go nie atakuje, dobra? Słuchajcie, teraz muszę po prostu... Aha, to nic nie robi, nie? Kto mnie? Ała! Dobra, pyk. Zakryjemy to, wyjdziemy teraz pomocy tutaj i możemy, słuchajcie, z nim robić co tylko na zechcemy. Wow. Także wylewamy tutaj lawę, do widzenia, hakerze, powodzonka, było miło, ale się zmyło. Ja nie mogę, dobra, także słuchajcie, strollowałem ich i normalnie teraz mogę wracać i Bóg pozwolił mi, jeśli po prostu zrobię ten dobry uczynek, wrócić do po prostu tej studni życia i mam nadzieję, że się po prostu na nowo odrodzę, także szybko wracamy i idziemy się po prostu tutaj wykąpać. Mam nadzieję, że to naprawdę zadziała, także uwaga, wskakujemy na 3. Raz, 2, 3. Ej, patrzcie w ogóle, gdzie jestem? Jestem gdzieś zakopany. Ej, tu chyba ten haker mnie tu wpakował. Ej, tu jest jakaś lawa. Czekajcie, muszę się tutaj wykopać. Pomocy, rytunku! Pomocy! Ja nie mogę! Gplejka, już! Jestem, wszystko dobrze! Musiałem, słuchaj, pokonać normalnie hakera, nuba i pro. Wiesz co, w ogóle byłem tam w niebie, tam jest też normalnie studnia życia i tak naprawdę się odrodziłem, ale się cieszę, wszystko jest dobrze. Dobra, możemy, słuchaj, wracać do domu. Już teraz nikt nie będzie nam nic złego, słuchaj, tutaj robił. Jesteśmy uratowani i możemy wracać. Jak tam, napoiłaś się już, tak, chce ci się pić? Zwierzęta nakarmione, wszystko w porządku? Tak, zrobiłam też z tych dwóch wiaderek wody, które mi dałeś, nieskończone źródełko, także więc wszystko jest okej, musimy tylko naprawić naszą studnię. Świetnie, Gplejka, to wracamy do naszej osady, a wam dziękuję, widzowie, za oglądanie. Do następnego odcinku. Trzymajcie się, pa, pa!